Dzień dobry, dzień dobry. Wszyscy mówią o nocy generałów. Ten temat w związku z odejściem dwóch naszych panów generałów jest cały czas gdzieś tam obecny w mediach. Ja jak się dowiedziałem, że dwóch panów odeszło, to też natychmiast zrobiłem takie krótkie podsumowanie na moim kanale YouTube. Ale poszedłem w innym kierunku, bo poszedłem, no z czego ja będę pamiętał tych dwóch panów? A no będę pamiętał, że to są dwie takie sztandarowe postacie. Dwie z kilku, które, no cóż, no pan generał Andrzejczak podpisał niejedną prośbę, może nie, zalecenie, bo to były zalecenia, nie rozkazy, w związku z przymuszaniem nas do eksperymentu medycznego, prawda? No tak, dostajemy to na pocztę naszą wewnętrzną, monoską. Właśnie, i tam niejedno można było przeczytać. A dowódcy to traktowali jakoś Pismo Święte, całuje rączki panie generale, i wykonywali to, wręcz traktowali jako rozkaz. No nic, że to było polecenie, no polecenie nie, zalecenie, sugestia. Nie będę się nad tym rozwijał. Drugi z kolei utrudniał bardzo, bardzo utrudniał wyjazdy na misję. Trzeba było mieć aktualny kalendarz szczypawek. Znaczy inaczej, kalendarz szczypawek to jedno, bo misjonarzy biorą ich, jak wiemy wszyscy, bardzo dużo. Tylko chodziło o jedną główną, czyli celebrytę. Od tego wymagał. Bez tego nie wsiądziesz, żołnierzu, do samolotu. Nieważne, ile misji odwaliłeś, nie wsiądziesz. Tak było, prawda? Tak jest. To wszystko zmieniło, tak z tego ciekawostka, to wszystko zmieniło się, kiedy po jednym z waszych pism kolegów, którzy nie mogli na misję, mieli odmowę, znaczy odmowę, blokowano to, poprosiliście o jakąś tam interwencję, a my tutaj w porozumieniu z panią mecenas Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź wystosowaliśmy do pana generała pismo. Pytaliśmy się w tym piśmie o podstawy, dlaczego żołnierze, powinni legitymować się szczepieniem sobie celebryty i tak dalej. W ogromnym skrócie, pan generał, tam czekaliśmy chyba 2,5 tygodnia na to pismo. Nagle wszystko się zmieniło. Wyszły polecenia, że już nie trzeba. A my dostaliśmy pismo, że nic takiego się nie dzieje. Nie ma jak to wysłać pismo z kancelarii prawniczej, prawda? Ale nie o tym, to jest nieważne. Ja tych panów głównie będę pamiętał z tego, że byli sztandarowymi postaciami, jeżeli chodzi o słupki wyszczypawkowania w armii. I tylko dla mnie tak się liczy, że zamiast postąpić jak żołnierze i nie zmuszać nas do niczego, to niestety to robi. Ale to jest akurat mało istotne, porozmawiamy troszeczkę bardziej poważnie. Na pewno nie jestem jedyny i nie tylko mnie zastanawiają prawdziwe powody odejścia. Oczywiście wszyscy jako żołnierze, jako mundurowi, wiemy, że sytuacja od momentu rakiety była napięta jak baranie jaja, prawda? Bo była. Panowie generałowie, szczególnie dowódca operacyjny, popadli w niełaskę. Wiadomo, Błaszczak oskarżył o niekompetencję właśnie dowódcę operacyjnego. I co? No i kurczę, dążył do tego, żeby go zwolnić. Zdymisjonować, zanim stawił się generał Andrzejczak. No i prezydent stanął w sumie po stronie dowódcy operacyjnego. Tam wiadomo, troszeczkę się działo. Jeżeli Błaszczak wydawał decyzję, to pomijał generała Piotrowskiego w niektórych sytuacjach. No można było się wkurzyć, ale czy takie coś? Czy myślicie, że panowie generałowie mogliby pieprznąć focha? Że o, tutaj no ja jestem pomijany jeden z drugim.
No, minister obrony narodowej na mnie krzywo patrzy. Myślicie, że ci panowie, szef szefów oraz powiedzmy następny po nim najważniejszy człowiek, jeśli chodzi o struktury dowodzenia siłami zbrojnymi, myślicie, że oni by po prostu tak walnęli focha? No myślę, że nie. Myślę, że nie. Owszem. No i tak sobie teraz myślę, walnęli kwita. Szkoda, że dopiero teraz. Trzeba było jak politycy i między innymi minister obrony narodowej ciągnął za sznurki i swoimi decyzjami panowie generałowie doprowadziliście do tego, że wykastrowaliście polskie siły zbrojne, bo wielu fantastycznych, wyszkolonych żołnierzy, w których władowano setki tysięcy złotych czasami, odeszło, bo nie chciało poddać się eksperymentowi medycznemu. Musiałem do tego wrócić. No nieważne, ale wracając do tematu. Myślicie, że jest to możliwe, żeby walnęli focha, obrazili się? No nie, nie tych dwóch panów. Obojętnie co robili, to raczej focha nie walnęli. Więc o co chodzi? No i właśnie, tutaj kurczę, my żołnierze powinniśmy się poważnie zacząć denerwować, myśleć, w każdym razie włączyć myślenie to, które nam, wielu z nam po prostu wyłączyli. Bo tak, słuchając tych wszystkich no, fachowców, niezależnych powiedzmy jakichś tak, tam opiniotwórców i tak dalej, to nie wydaje mi się tutaj, że biorąc ich wypowiedzi pod uwagę, nie wydaje mi się, że to chodzi o walnięcie focha. No nie. Bardzo, patrząc na to, co się zdaje, bardziej poszedłbym w kierunku typu, że może panowie generałowie dostali jakąś propozycję taką, w której nie chcą brać udziału. Wiecie, wybory idą. Władza w pewnym sensie przez obóz rządzący może nie tyle, co zostanie utracona, bo kupili naród własnymi pieniędzmi, ale być może no, układ sił troszeczkę się zmieni, a oni ni chuchu tej władzy nie chcą oddać. To są tylko takie moje przemyślenia. Czy może być coś na rzeczy, że panowie generałowie nie chcą brać w czymś udziału? Na pewno nie chcą brać udziału w tym, że nasze wojsko jest traktowane jako wizytówka wyborcza dla partii rządzącej. Bo robią z nas debili. Po dupę wiatru stoimy w niektórych miejscach, patrząc na granicę. Mówię w niektórych. By za dużo też nie powiedzieć. Ale o Słowacji mogę mówić. Stoimy tam na Słowacji pod chmurką. Widziałem zdjęcia, widziałem wypowiedzi żołnierzy. Po dupę wiatru tam stoimy. Nie... Ruch może być. Samochody nie mogą przejeżdżać. Żołnierze stoją tu, a bokami to by autobusy przejeżdżały. Nieważne. Chwyt, jak to się mówi, marketingowy. I robi się z nas debili. No cóż, no właśnie. To też są decyzje też panów generałów, że do takiej sytuacji dochodzi. No nieważne. W każdym razie, jak myślicie, koledzy, koleżanki mundurowi, czy może być coś takiego? Czy może być coś takiego, zapytam wprost, czy panowie generałowie może nie chcą uchodzić niedługo nowych kartach historii, na przykład za drugiego Kiszczaka czy Jaruzelskiego? Jak myślicie? Wiem, mocne, mocne. Ale no patrząc na te, na ten strach przed utratą władzy, to chyba wszystko jest możliwe, co? Jak myślicie? Jest to możliwe? Nie jest to możliwe? Ogólnie tak czy tak mamy przewalone, bo naród polski podzielił się tak naprawdę pomiędzy dwie partie, PiS i PO. Ja uważam PiS, PO jedno zło tak naprawdę. W tym kraju na dzień dzisiejszy z czystym sumieniem nie ma na kogo głosować, prawda? No więc właśnie, jakie jest wasze zdanie? Co się stało? Dlaczego oni walnęli kwitami? Zresztą nie tylko oni, bo
mówi się jeszcze o kolejnych tam czy 8 czy 10 oficerach. Prawda? To już jest taki, kurczę, no bądź co bądź mały Armagedon. Więc dlaczego to się stało? Czy faktycznie, czy dostali tą propozycję? Nie chcą być drugim Kiszczakiem czy Jaruzelskim? O co się rozchodzi? Wiecie, no to jest, kurczę, to jest szef szefów i jeden z najważniejszych zaraz po nim. Kijowo tak troszeczkę, że nie poinformowali o swojej decyzji. Ja myślę, że nam, żołnierzom, należy się jakaś informacja. Ja wiem, dowódcy odchodzą, nigdy nie było, dowódca odszedł, jakiś przyszedł, przez 26 lat takich odejść i pojawień się nowych, kurczę, ludzi, to widziałem bardzo dużo, tak? Nowy jest ten i koniec, kropka. Ale patrząc na obecną sytuację, nam, żołnierzom, uważam, że należy się jakieś słowa wyjaśnienia. Bo jeżeli, bo już nawet sami politycy o tym mówią, jeżeli chce nas, żołnierzy, wpieprzyć się teraz w nowe bagno, chyba powinniśmy wiedzieć, bądź co bądź, chodzi tutaj o nasze życie, zdrowie, a nie tylko nasze jako żołnierzy, ale też naszych rodzin. Robi się nas wciula z tą Ukrainą, bo nie ukrywajmy się, żołnierze, wszyscy już jak rozmawiamy, wszyscy jak jeden mąż, oczywiście ci, którzy się ze mną spotykają, czy ze mną rozmawiają, czy to online, czy to w cztery oczy, to są ci myślący właśnie. Ci oczywiście ślepo wierzący w ten cały cyrk, to już nie. No ale nie o to chodzi. Gdziekolwiek. Tyle rozmów prowadzimy razem. Słuchajcie, piszecie i w ogóle. Nieważne. W każdym razie wiecie, że to jest jeden wielki cyrk. Jest jedno wielkie oszustwo, rozbrojenie nas. Nie mamy czym już tak naprawdę walczyć. Oczywiście wizytówka pięknej, fantastycznej, nieskazitelnej armii nadal jest tam w mediach, a wy się za głowę chwytacie. Łącznie z waszymi czasami dowódcami jednostek wojskowych, którzy od czasu do czasu pozwolą sobie na wypowiedzenie gdzieś tam głośnej opinii. Ale każdy ma prawo się wkurzyć, to już każdy prędzej czy później coś powie, gdzie reszta usłyszy. Tylko że to nie idzie dalej, wszystko jest zajebiście, super, fajnie, a to nic, że bataliony czołgów bez czołgów, że wysyłamy sprzęcior, że wykonujemy obowiązki, o których nie mamy zielonego pojęcia, albo po prostu siedzimy na dupie. To jest właśnie tak. No i właśnie. Jak myślicie, co tam się stało? Bo ja powiem szczerze, mam takie troszeczkę mieszane uczucia. Tutaj radziłbym się wszystkim powoli zastanawiać, nawet tym oficerom, bo byli tacy, którzy sobie ściągali jedną polską flagę i zawieszali ukraińską. Wy bando, kurcze, bezmyślnych debilów, baranów. Dosłownie jak usłyszałem o takich oficerach, a gdzie niegdzie jakieś zdjątko przyleciało, to mi się wierzyć nie chciało. Oszołomy. To może sobie teraz izraelską przyczepicie? Co? Jak tam? No i właśnie, no to ci panowie, którzy tak sobie zawieszali ochoczo, jak myślicie? Może za chwilę znowu uwierzycie w jakiś cyrk, że trzeba bronić Izraela i sobie izraelską przyczepicie, co? Kochani, ja myślę, że powinniśmy naprawdę zacząć intensywnie myśleć, bo tutaj ten konflikt izraelski to już nie jest kilbuchał. Bo każdy z nas żołnierzy chyba umie myśleć. Każdy z nas wie coś o Izraelu. Może dużo, może mało, ale każdy coś wie. No i zobaczcie, i co? Izraelczycy byli, takie moje podsumowanie. Izraelczycy byli powiadomieni przez chociażby Egipt, co się będzie działo. Nie zareagowali. Mossad, wywiad fantastyczny, zawiódł. Żelazna kopuła, która nie może tam, praktycznie mówi się, nie przepuści żadnej rakiety. Izrael bezpieczny, tak? No, zawiodła. Nagle z bezpiecznego państwa, z tej potęgi takiej, wywiad, który jest wszędzie, praktycznie wszędzie, wie wszystko. Lepiej niż nasze służby o naszym kraju. To wiedzą izraelskie. Zresztą ciągną tutaj za sznurki, więc co mają nie wiedzieć, jak sami kreują naszą mundurową rzeczywistość. Tak uważam.
W każdym razie, no tak, i to wszystko zawiodło, i wielki konflikt. A do tego, że w 2010 roku już się mówiło, co najmniej w 2010, że w 2022, z 10 lat w każdym razie się mówi, że w 2022 tak się obstawiało, że przestanie istnieć państwo izraelskie. I to, że gdzie ma się pojawić niebiańska Jerozolima i ziemie obiecane, dokąd mają się przenosić? No patrz! Na Ukrainę! O kurcze! No na Ukrainę! Niemożliwe! No niemożliwe! No tam akurat, gdzie największa zadyma jest teraz, w sumie tylko tam już teraz, bo nie ukrywajmy się, wojny na Ukrainie, to jako takiej nie ma. Dyskoteki, internet, loty, wyloty, wszystko funkcjonuje, mam tam znajomych. Wszystko jest okej. Tak, więc wracając, niebieskie Jerozolimy, to może teraz nasze wojsko będzie służyło do przewózek właśnie tych. Tacy to Polacy? A to, że przypadkiem pan prezydent podpisał właśnie to, że przedsiębiorcy przedsiębiorcy izraelscy, jest to porozumienie z 2016 roku, zapewnia im tutaj emerytury, renty i tak dalej, socjale na pełnej, że tak powiem, oczywiście w dwie strony niby, no ale kto z Polaków przewrodzi się do Izraela. Ale teraz podpisane całkiem niedawno jakieś tam rozporządzenie, czy co to tam było, że przedsiębiorcy właśnie, ukraińscy, co ja gadam, Izraelscy, jeżeli będą prowadziły tutaj swój interes, to jeżeli nie będą osiągały jakiegoś tam dochodu, to będą płacili 5% ZUS-u. 400 tam parę złota, a przedsiębiorca polski, no czy zarabia, czy nie zarabia, musi pewnie płacić pełny, prawda, jeżeli już działa od jakiegoś czasu. I czy myślicie, że to wszystko jest przypadek, panowie, koledzy, mundurowi? Dlaczego o tym wszystkim mówię? No bo wiemy mundurowi, my mundurowi wiemy, że już zostaliśmy zrobieni w ciula i to tak na mocno. Ukraina to już nam bokiem wszystkim wychodzi. Naprawdę, to już jest masakra. Teraz zaczyna się Izrael. Nie wiem, zaraz się znajdzie jakiś pewnie baran, który powie na konferencji prasowej, że jesteśmy sługami, ale tym razem narodu izraelskiego. No ja wam powiem tak, mi jako człowiekowi, który spędził 20, prawie 6 lat w mundurze, mi się ani za Ukrainę, ani za Izrael mi się walczyć nie chce. I nie chciałbym przykładać do tego ręki, do jakiegoś idiotyzmu, żeby znowu brać w tym udział jako żołnierz Wojska Polskiego. W tych idiotycznych decyzjach. W tej chucpie pokazującą jakąś tam wojnę, którą tak naprawdę moim zdaniem Izraelczycy sami wywołują. Nie wiem, może tutaj jest haczyk. Może Wojsko Polskie ma niedługo być wykorzystane do czegoś. Na przykład jakiegoś stanu zagrożenia. Chociażby wystarczy w którymś, nie wiem, z rejonów nadgranicznych, którym stoimy. Może ma być przeprowadzona jakaś prowokacja. Może wybory nie mają się odbyć. Takie moje czarne przemyślenia, bo wierzyć mi się w to nie chce, ale patrząc na to wszystko, do czego nas ostatnio wykorzystywano i co z nami robiono jako mundurowymi, to nie wiem. W każdym razie, jeśli chcecie, piszcie, co wy o tym myślicie. Dlaczego nasi generałowie rzucili kwitami? Jakie mogą być powody? No, zaczyna się robić poważnie i słuchajcie, zastanówcie się, czy jako żołnierze chcecie w tym, macie ochotę brać w tym udział. Pozdrawiam.